Dear viewers of Instant Noodle Sandy, I would like to recommend you one very incredible person here, Paweł Pawlak, and he creates his own YouTube channel. It's called Mini Werek, and he talks about cooking, about society, about history and politics. And he's incredible, so please press the subscribe button now. Thank you very much and see you soon. Dzień dobry. Właśnie mam przyjemność dzisiaj porozmawiać tutaj z panem Pawłem Pawlakiem, który jest youtuberem z Łodzi. YouTube się nazywa Mini Werek. Chłopaku, dzięki za spotkanie. Dzisiaj rozmawiamy o historii Polski i o teraźniejszości, można, o naszych wyzwaniach, naszego pokolenia. Powiedz mi, jak odbierasz tą sytuację w Rosji i z Ukrainą? Czy ta Rosja, że tak powiem, czy ona nie wydaje ci się, że robi błąd, atakując Ukrainę? Robi błąd, dlatego że bardzo dużo ludzi ginie i ona nic z tego nie zdobywa, tylko Ukraina na tym traci, a Rosja i tak nie zdobędzie tych ziemi, bo Polska pomaga. No i bardzo dobrze. A czy myślisz, że powinniśmy się razem zebrać i razem pomagać Ukrainie, żeby ta Rosja jej nie zabrała? Niepodległość. No właśnie, ta niepodległość jest ważna, no nie? No. Co myślisz? Myślę, że powinniśmy się wszyscy zebrać i pomagać Ukrainie. Mhm. Bo ja, na przykład jakby zaatakowali Polskę, to też by pomagali nam, żeby pomagać Ukrainie. Mhm. Na odwrót. A powiedz mi tak z twojej perspektywy, czy historycznie, czy ci się przypomina cośkolwiek na temat historii Polski? Wspominam czy byliśmy się w podobnej sytuacji? Tak, w 1939 roku zaatakowali nas Niemcy i Rosja. A powiedz mi, czy nam pomogli wtedy? Nie, nikt nam wtedy nie pomagał. I co się stało wtedy z naszą niepodległością? Stała się nic. Czyli musimy teraz razem wszyscy do tej sprawy dołożyć trochę siły, żeby pomóc tej Ukrainie, żeby przetrwali, tak? Żeby przetrwali. Bo na przykład jak będzie Rosja nas zaatakuje albo jakiś inny kraj, to Ukraina nam też pomoże. A powiedz mi, żebyśmy sobie Ukrainie pomagali. Powiedz mi o swoim kanale na YouTubie. Co Mini Werek, co znaczy dla ciebie? Mój kanał dla mnie jest bardzo ważny. Nagrywam tam o gotowaniu, o grach. No. A czy teraz myślisz o tym, żeby też trochę porozmawiać o historii, o polityce? Nie, to będzie taki właśnie, nie myślałam nigdy o tym. To będzie właśnie taki pierwszy film o historii na moim kanale. No to super. A na przykład nie pomyślałeś, że na przykład jakbyś gotował i mówił do swoich widzów oczywiście, czy jakbyś mówił do nich o historii, o polityce, jakbyś gotował, czy to miałoby sens? Miałoby sens. No to słuchaj, chłopaku, ja ci życzę dużo powodzenia z tym, co robisz. Dziękuję ci za spotkanie i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy nagrywali ten materiał jeszcze bardziej profesjonalnie. Też tak myślę. Cieszymy się. Wszystkich moich subskryberów zapraszam do tego, żeby pomogli tutaj Pawłowi w jego projekcie, bo jest bardzo super, bardzo fantastyczny, także jesteśmy tutaj umówieni na przyszłość. Nowe pokolenie o wojnie na Ukrainie i historii.